To była wyjątkowa sytuacja, Ukraina miała swoje problemy. W związku z wojną musieliśmy przed rokiem przenieść mistrzostwa z Ukrainy, a Polska była gotowa, by je przejąć. Wcześniej przegrała z Ukrainą w głosowaniu. Przyznanie Polsce kolejnych mistrzostw rok po roku było czymś jak najbardziej naturalnym. Turniej w Katowicach będzie z pewnością bardzo ciekawy. Polska to dobry kraj dla hokeja. What can you say about Katowice City? You know this sports hall? Oczywiście, że kojarzę halę w Katowicach. Nigdy nie zapomnę, jak w 1976 roku Polska pokonała Związek Radziecki. To było duże zaskoczenie i dla wielu wspaniała wiadomość. Oczywiście nie dla samego Związku Radzieckiego. Ich zespół był wtedy nie do pokonania. Mieli wspaniałych graczy, jak choćby jedna z ich gwiazd, Petrov. Ale wspomniany Petrov nie wystąpił w tym meczu z powodu konfliktu z trenerem. Trochę czasu już upłynęło, prawie 40 lat, to było dawno, ale hokej jest wciąż ważny w Polsce. Very important in Poland. Czy Katowice będą dobrym miejscem na zmagania światowe, zaplecza światowej elity? Is good place for next year competition, Katowice? Z pewnością, hala jest doskonała, ostatnio odnowiona. Fani hokeja w Katowicach są wspaniali. Szykuje się interesujący turniej, jednocześnie bardzo zacięty, bo z udziałem samych mocnych drużyn. Kibicom nie pozostaje nic innego, jak wybrać się na mecze i dopingować. Jak układa się współpraca Światowej Federacji z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie? What about cooperation? Is good cooperation IIHF and Polish Ice Hockey Federation? Uważam, że dobrze. W PZHL jest teraz dużo młodych, nowych osób. Uczą się, tak jak w naszej federacji. Mamy dobrą atmosferę. Oczywiście czasami się kłócimy, ale tak jest też w drużynie hokejowej podczas meczu. Wszyscy są dla siebie wyrozumiali, a gra fair powinna być na pierwszym miejscu. Jestem dumny, że przewodzę tej grupie ludzi przez tyle już lat. Czy widzi pan potencjał w hokeju, w przyszłości hokeja w Polsce? Can you see potential in this game, in ice hockey in Poland? Yes, for sure, there is always a way to improve, you know. Tak, na pewno. Są możliwości, by rozwijać ten potencjał hokeja w Polsce. Dla mnie najważniejsze jest, by dbać o drużyny juniorskie. Potrzebujemy podstaw piramidy. Musimy stale pracować, by je rozwijać i mieć duże, solidne i trwałe podstawy. Bez tego nie będzie sukcesu. Moją dobrą radą dla każdej z federacji jest, by pracować właśnie z młodzieżą. Polska na ostatnich mistrzostwach była bardzo bliska awansu. Zapewne śledził pan te zmagania Polski i Węgier. On last competition in Krakow, Poland have chance to be promoted to elite, to elite. You know this? Yeah, I know. I mean, they lost the game against Hungary. Tak, wiem. Polska przegrała ostatni mecz z Węgrami 1-2 przy dopingu 12 tysięcy ludzi. Wyprzedane zostały wszystkie bilety, więc zobaczymy, co będzie dalej. Teraz jest Austria, Słowenia, Włochy i inne mocne teamy. Powiedziałbym, że wszystkie drużyny są silne. Włącznie z Koreą, która awansowała do dywizji 1A. To będzie bardzo trudny turniej. Czy był pan kiedykolwiek w Polsce? Have you ever been in Poland? Yes, a couple of times I was there. Tak, byłem kilkukrotnie, między innymi w Warszawie. Zawsze miałem dobre relacje z moimi polskimi przyjaciółmi. Thank you a lot and we will see in Katowice next year. Nie wiem, zawsze jest bardzo trudno. Tyle rzeczy się dzieje jednocześnie. Po turnieju w Polsce muszę spędzić 3 tygodnie na mistrzostwach elity. Jeśli będę miał możliwość, z pewnością pojawię się w Katowicach, bo będzie bardzo ciekawie. Gościem PZHL TV był René Fazel, prezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie.